Jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Słuchaj, to mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. Mój miły podobny jest do gazeli lub do młonego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź, bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchną cienie, chodź mój miły, bądź jak gazela lub młody jelonek na górach Beter. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzą do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazela albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. I'm very grateful to Pavel for reading that. Cieszę się, że Paweł to przeczytał. When I read it, my spectacles steam up. Ponieważ jak ja to czytam, to okulary mi parują. And he's a bachelor. A on jest kawalerem. And I'm thousands of kilometers away from my wife. Natomiast ja jestem oddalony o ponad 1000 kilometrów od mojej żony. So I'm glad he read it. Więc cieszę się, że on mógł to przeczytać. Have you ever heard all that read in church before? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś ten tekst czytany w jakimś kościele? Some people think the Bible is a book of stories for children. Niektórzy uważają, że Biblia jest taką książką z bajkami dla dzieci. But when I was a child in church, they never taught me that book. I kiedy ja byłem mały i byłem w kościele, nigdy nie czytano mi tej księgi. I only got interested in it when my voice broke. Zacząłem się interesować nią dopiero wtedy, kiedy przechodziłem mutację. And for years I have never been able to preach from this book. I przez wiele lat nie byłem w stanie nigdy głosić Słowa Bożego w oparciu o tę księgę. I didn't know what it was about. Nie miałem pojęcia, o czym ona opowiada. Now in the Hebrew language there are no adjectives. W języku hebrajskim nie ma przymiotników. You can't say that's a brilliant song. Nie można, nie da się powiedzieć, to wspaniała pieśń. Or that's a fantastic song. Albo to fantastyczna pieśń. You have to say that's a song of songs. Trzeba po prostu powiedzieć, to jest pieśń pieśni. Just as you say King of Kings, tak, and Lord of Lords. Mówi król królów albo pan panów. So this is a top song. Także to jest pieśń z samego topu. One of the greatest songs ever written. Jedna z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek powstały. Did you know that 75% of all the songs ever written are love songs? Czy wiedzieliście, że 75% piosenek, jakie kiedykolwiek powstały, to piosenki o miłości? And here's a love song right in the middle of the Bible. To jest właśnie piosenka o miłości w samym środku Biblii. Why on earth is it in the Bible?
Dlaczego w ogóle taka pieśń znalazła się w Biblii? There is nothing spiritual in it at all. Nie ma w niej nic duchowego. No, God isn't mentioned in it. O Bogu nie ma nawet wzmianki. There is one other book like that. It's the book of Esther. Jest jeszcze jedna księga podobna do niej, to jest księga Estery. Another love story. To jest kolejna historia miłosna. Nothing here about prayer. Nie ma tutaj mowy o modlitwie. Or salvation. O zbawieniu. Or witnessing. O świadczeniu. Or heaven. Niebie. It's never quoted in the New Testament. Nie była nigdy cytowana w Nowym Testamencie. Yet it's here in your Bible. A mimo to jest w naszej Biblii. Now it's written by a man called Solomon. Została napisana przez niejakiego Salomona. And I was always told that Solomon was the wisest man in the Bible apart from Jesus. I zawsze mi mówiono, że może z wyjątkiem Jezusa Salomon był najmądrzejszym człowiekiem w Biblii. I've learned a lot more about him since then. Ale od tego czasu wiele się o nim dowiedziałem. I found out he had 700 mothers-in-law. I okazało się, że miał na przykład 700 teściowych. Do you call that wise? Czy uważacie takiego człowieka za mądrego? He was like a lot of other people. On był zupełnie podobny do mnóstwa innych ludzi. He had plenty of wisdom for everybody else, but none for himself. Miał mnóstwo mądrości, ale dla innych, nie dla siebie. But he wrote 3 books in the Bible. Ale jest autorem 3 ksiąg z Biblii. And he wrote this one when he was quite young. Ten napisał, jak był dosyć młody. In fact, he was quite early in his career. Dopiero zaczynał swoją karierę. He only had 60 wives when he wrote this. Jak pisał tę pieśń, miał dopiero 60 żon. So it hardly started. A więc dopiero rozpoczynał. And he's so much in love. I był tak zakochany, that God doesn't get a look in. God doesn't get a place at all. Że Bóg nie ma tu w ogóle miejsca. It's just girls. Same dziewczyny. And then when he's middle-aged, a później, kiedy był już tak w środku swojego życia, he wrote another book, napisał inną księgę for his son, dla swojego syna. He called it Proverbs. Nazwał ją Przypowieści. And he said, "Now, son, be careful about women." I pisał w niej, a teraz, synu, uważaj na kobiety. He's middle-aged, isn't he? No, widać, że już posunął się w latach. I heard a girl say this to her mother. Ja słyszałem, jak jedna dziewczyna mówiła tak do swojej mamy. She said, "What did you do at my age that makes you so worried about me?" A co takiego ty robiłaś w moim wieku, skoro tak bardzo się o mnie martwisz? Years later, Solomon wrote another book. I znowu lata później Solomon napisał kolejną księgę. But then he's an old man. Kiedy był już w podeszłym wieku. And he writes this. I pisze tam takie słowa. Remember your creator in the days of your youth. Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości. Before the eyes are dim, zanim oczy ci się zaćmią, and the teeth are few, i zębów będzie już niewiele, and the legs tremble, i nogi będą ci się trząsły. That book is called Ecclesiastes. To jest księga kaznodziei Salomona. And I've just quoted from chapter 12. I to był cytat z rozdziału 12. But I want to talk about this one tonight. Ale ja chciałem dzisiaj pomówić o tej księdze. Nothing spiritual in it at all. Nie ma w niej absolutnie nic duchowego. It's a very sensual book. Jest to księga bardzo zmysłowa. All the 5 senses come into it. I tutaj pojawiają się wszystkie 5 zmysłów. Sight, hearing, wzrok, słuch, touch, dotyk, taste and smell. Smak i zapach. Every one of your senses is tickled by this book. Każdy z naszych zmysłów jest pobudzany przez tę księgę. Partly by nature. Częściowo z powodu natury, flowers and fruits, znaczy jakieś kwiaty, owoce, but mainly the senses are drawn to human nature. Ale głównie te zmysły pobudzane są przez ludzką naturę. It's an erotic love song. Jest to erotyczna pieśń miłosna. Incredible descriptions of each other's bodies. Niezwykłe opisy ciała tych kochanków. No wonder they never taught me this book in Sunday school. Nic dziwnego, że w szkole niedzielnej nikt mi o tej księdze nie mówił. So I got interested when my voice broke. A więc jak przechodziłem mutację, to zainteresowałem się nią. The kind of book you read under the bedclothes with a torch. Jest to jedna z tych książek, którą się czyta pod kołdrą przy latarce. And for years I couldn't handle it. I przez lata nie potrafiłem się z nią obejść. It gave me a bit of a guilt complex. To nawet wpędziło mnie w poczucie winy. And I was told this was a very spiritual book. A słyszałem, że jest to bardzo duchowa księga. It's in the Jewish scriptures.
W końcu jestem jeszcze na żydowskim Piśmie Świętym. And when a rabbi reads this book, he takes his shoes off. A kiedy rabin czyta tę księgę, to zdejmuje buty. He says, this is holy ground. Mówi, to jest ziemia święta. And many Christians have raved about this book. Wielu chrześcijan w ogóle nie wiedziało, co z nią zrobić. Yet the interpretations they come up with are extraordinary. I te różne interpretacje, do jakich tutaj dochodzono, były zupełnie niewiarygodne. Apparently it's all written in a secret code. Że prawdopodobnie jest to wszystko napisane jakimś tajnym kodem, szyfrem. And the obvious meaning is not the real meaning, apparently. A to znaczenie, które czytamy, to powierzchowne, to tak naprawdę to wcale nie jest to autentyczne znaczenie. Pomegranates doesn't mean pomegranates. Bo te granaty to wcale nie są granaty. Perfume doesn't mean perfume. Ani te zapachy to nie są zapachy. Everything seems to mean something else. Tylko to wszystko znaczy coś zupełnie innego. And I didn't understand the secret code. Także ja nie potrafiłem tego tajnego szyfru odnaleźć. I think I touched rock bottom once. I myślałem, że to już koniec. I bought a lot of commentaries on this book. Kupiłem mnóstwo komentarzy na temat tej księgi. To see which had found the secret code. Żeby się dowiedzieć, kto odnalazł ten tajemniczy szyfr. And I was reading one of these. I czytałem jeden z nich. And I came to the verse in chapter one. I doszedłem takiego wiersza w pierwszym rozdziale. Where the girl says, "My lover is resting between my breasts." Gdzie jest napisane, że mój kochanek leży między moimi piersiami. I thought I understood that verse. Wydawało mi się, że rozumiem ten wiersz. But apparently I'd got the wrong meaning. Ale prawdopodobnie chyba zły sens wyniosłem. And this Christian scholar said the two breasts mean the Old and the New Testament. I ten biblista właśnie tłumaczył, że tych dwoje piersi to Stary i Nowy Testament. And I thought, help, I am a very bad man. I pomyślałem sobie, pomocy, jestem zepsutym człowiekiem. Because when I read that verse, I don't think about the Old and the New Testament. Ponieważ czytając ten wiersz, na pewno nie myślę o Starym i Nowym Testamencie. So I thought, God must have put this book in the Bible to catch you out. I pomyślałem sobie, że już wiem, Bóg umieścił tą księgę w Biblii, żeby mnie złapać. To see whether you had good thoughts or bad thoughts. Żeby zobaczyć, czy mam dobre myśli, czy złe. I thought it was an allegory. I pomyślałem sobie, że to musi być jakaś alegoria. Now, an allegory is a story in fiction. Alegoria jest to pewna fikcyjna historia. In which each detail has a secret meaning. W której każdy szczegół ma jakieś tajemne znaczenie. Like Bunyan's Pilgrim's Progress. No. Bunyan's book Pilgrim's Progress. Okej, okay, tak jak w tej książce Bunyana Droga Pielgrzyma, Wędrówka Pielgrzyma. Oh, Gulliver's Travels, what you know? No? Okay. Okay. A carefully constructed piece of fiction. A więc tak skrupulatnie napisana, bardzo tak zmyślnie historia. Full of hidden messages. Pełna ukrytych znaczeń. But I thought, why can't we take it in its obvious meaning? Ale myślałem sobie, a dlaczego nie można jej odczytać tak, jak ona jest napisana? And it was many years before I discovered that Christians in the Western world suffer from something. I wiele lat upłynęło, zanim zrozumiałem, że chrześcijanie w świecie zachodnim cierpią na pewną chorobę. We think like Greeks and not like Hebrews. Mianowicie myślimy jak Grecy, a nie jak Hebrajczycy. We owe that to Greece. I zawdzięczamy to Grecji. And even when we read the Bible today, we read it with Greek spectacles. I nawet kiedy czytamy dzisiaj Biblię, to zakładamy greckie okulary. And we get the wrong meaning. I dochodzimy do niewłaściwego znaczenia. I had been brought up in Greek culture. Wychowałem się w greckiej kulturze. Because Western education is all Greek culture. Ponieważ zachodnie wykształcenie zdobywa się na wzór kultury greckiej. It's from Greece that we got democracy. Z Grecji zapożyczyliśmy demokrację. There's nothing about democracy in this book. W tej księdze nie ma ani słowa o demokracji. It's not a Christian idea. To nie jest chrześcijański pomysł. It was from Greece that we got our love of sport. Z Grecji zapożyczyliśmy miłość, zamiłowanie do sportu. There's nothing about sport in this book. W tej księdze ma nic o sporcie. You got that from Greece. To zaczerpnęliśmy z Grecji. In fact, the Bible says bodily exercise profits little.
Więcej powiedziane jest w Biblii, że ćwiczenia cielesne niewielki przynosi pożytek. Friend of mine says he gets all the exercise he needs climbing hospital stairs to visit his friends who've been jogging. Mój przyjaciel mówi, że wszystkie ćwiczenia, jakie wykonuje, to jest chodzenie po schodach na któreś tam piętro, żeby odwiedzać swoich przyjaciół, którzy znaleźli się w tym szpitalu z powodu uprawiania joggingu. I confess I don't do any physical exercise. Przyznam się, że ja specjalnie nie ćwiczę. And I'm nearly 70. Mam prawie 70 lat. So I reckon I'll make it. A więc mam nadzieję, że jakoś dociągnę. Well now, what's wrong with Greek thinking? Ale co jest niewłaściwego w greckim sposobie myślenia? Greek thinking kept the physical and the spiritual too far apart. W greckim myśleniu sfera fizyczna i sfera duchowa były bardzo odległe od siebie. You can either be physical or spiritual, but not both. Człowiek był albo fizyczny, albo duchowy, natomiast nie mógł łączyć w sobie tych rzeczy. They divided life into sacred and secular. Życie dzielono na sferę świecką i sferę duchową. So they never got it together. Także one nigdy nie łączyły się ze sobą. The Hebrews who wrote the Bible got the physical and the spiritual together. Natomiast Hebrajczycy, którzy napisali Biblię, te sfery łączyli ze sobą. Let me give you some homely illustrations. Spróbuję wam podać kilka ilustracji. I was invited to have Sunday lunch with a family. Zaproszono mnie kiedyś na niedzielny obiad do pewnej rodziny. We sat at the table. Usiedliśmy ze stołem. Father, mother, ojciec, matka, two children, dwójka dzieci, me. I ja. And the father looked at me. Ten ojciec, głowa rodziny, popatrzył na mnie. He was one of these super spiritual people. To był jeden z takich super duchowych ludzi. And he said, "Would you please give thanks for us?" I powiedział, a czy mógłbyś, proszę, podziękować w naszym imieniu? Now it was a lovely hot meal. Na stole stał wspaniały, gorący posiłek. I was already drooling. Ślina mi już ciekła. So I shut my eyes. I zamknąłem oczy. And I said, Lord. I mówię, Panie. It's ready for me and I'm ready for it, so thank you. To jedzenie jest już gotowe. Ja też jestem gotowy, dziękuję Ci. When I opened my eyes, the father and mother were looking at me in horror. Kiedy otworzyłem oczy, to oni obydwoje patrzyli na mnie z przerażeniem. Father's face said, I thought this was a man of God. I na twarzy tego ojca malował się taki wyraz, myślałem, że on jest mężem Bożym. But the kids love me. Ale dzieci mnie polubiły. I think it's sacrilege to have a long prayer when there's a nice hot meal in front of you. Moim zdaniem to świętokradztwo, długo się modlić, jak posiłek stoi gotowy na stole. Let me shock you even more. Ale jeszcze bardziej was zaszokuję. In the book of Jewish prayer, w żydowskim modlitewniku, there's a beautiful prayer when you go to the loo. Jest wspaniała modlitwa, kiedy człowiek idzie do łazienki. You thank the Lord that your body's working. Dziękuję się Bogu za to, że ciało funkcjonuje normalnie. You come out of the toilet thinking, I feel better. I człowiek wychodzi z toalety i czuje się lepiej. And you praise the Lord. I wówczas chwali Pana. Now when I say that in a congregation like this, people laugh all over the place. A kiedy opowiadam o tym w takim miejscu jak to ludzie się śmieją. But when I say that to Jews, they don't even smile. Ale kiedy mówię o tym do Żydów, to oni? They just say, but of course. Dla nich to jest oczywiste. God is as interested in my body as my soul. Bóg jest równie zainteresowany moim ciałem, jak moją duszą. He loves me in the toilet or in church. On miłuje mnie zarówno kiedy jestem w toalecie, jak i kiedy jestem w zborze. And listen, one of the difficulties when you get old. I posłuchajcie, jednym z problemów, kiedy człowiek się starzeje, is that you lose control of your bowel and your bladder. Jest to, że człowiek traci kontrolę nad wydalaniem moczu, czy some old people have to go back into diapers. I niektórzy ludzie muszą używać pieluch jednorazowych. And when that happens to you, you'll wish you'd thank the Lord when your body was working properly. I kiedy takie rzeczy wam się zaczynają przytrafiać, to żałujecie, że nie dziękowaliście Bogu, kiedy wasze ciało jeszcze dobrze funkcjonowało. God is as concerned about your body as about your soul. Ponieważ Bogu zależy równie na twoim ciele, co na twojej duszy. Now that's what has spoiled the Song of Songs for us. That's what has spoiled the Song of Songs for us. Okay, to the, jest the Greek thinking. To w taki sposób to greckie myślenie zepsuło nam spojrzenie na pieśń nad pieśniami. For centuries, Christians thought
that if you were really holy, you ought not to be married. Przez całe stulecia chrześcijanie myśleli, że jeśli ktoś jest naprawdę duchowy, to w ogóle nie powinien się żenić. And priests in the Western Church had to be celibate. I księża w kościele zachodnim musieli pozostawać w celibacie. And a man called Augustine, Saint Augustine, a pewien człowiek, który nazywał, znany jako Święty Augustyn, who had played around too much with girls when he was young, który kiedy był młody, za dużo uwagi poświęcał dziewczętom, he came to believe that sin and sex were the same thing. W końcu doszedł do przekonania, że grzech i seks to jest jedno i to samo. And you couldn't even have sex inside marriage without sinning. I nawet nie można uprawiać seksu w małżeństwie, nie grzesząc przy tym. And that's what's happened in the Western Church. I tak się to rozwijało w kościele zachodnim. I was invited to speak at an open-air meeting in America. Kiedyś zaproszono mnie do wygłoszenia kazania na takim spotkaniu, które było gdzieś na powietrzu w Ameryce. A meeting that would be televised through America and Canada. To miało być takie spotkanie, które było filmowane i to miało być pokazane w Ameryce i w Kanadzie. And we got permission to hold the meeting in a most unusual place. Dostaliśmy zezwolenie na zorganizowanie tego spotkania w miejscu najbardziej niezwykłym. The first time a religious meeting had ever been allowed in this place. Był to pierwszy raz, kiedy religijne spotkanie mogło się odbyć w tym miejscu. It was right in front of the Niagara Falls. To było tuż obok wodospadu Niagara. What a backcloth. To jest dopiero sceneria. 3 million gallons of water a minute. 3 miliony galonów wody na minutę. And I was the first speaker. Ja byłem pierwszym mówcą. So I got up and I said, I know the man who made the Niagara Falls. A więc wstałem i mówię, znam faceta, który skonstruował wodospad Niagara. Looked a bit surprised. Popatrzyli na mnie ze zdziwieniem. I said I met him when I was 17 years of age. Mówię, spotkałem go, jak miałem 17 lat. His name is Jesus. Nazywa się Jezus. And without him nothing was made that has been made. I bez niego nie powstało nic, co powstało. But I said I'm not going to talk about the Niagara Falls. Ale nie będę mówił o wodospadzie Niagara. I want to tell you something else. Chcę wam opowiedzieć o czymś innym. God gets pleasure out of sex. Bóg cieszy się z seksu. Well, there was a silence. No i zapadła cisza. I said the whole thing was his idea. Ja mówię, to a tak nawiasem mówiąc, to jest jego wymysł, jego pomysł. There were an awful lot of church people there. Było tam mnóstwo wierzących ludzi. And they looked as if they'd forgotten how they got into this world. I wydawało się, że oni zapomnieli, jak się znaleźli na tym świecie. But there were an awful lot of other people there as well. Ale było tam mnóstwo innych ludzi. And I said it was God who thought up this wonderful pleasure. I mówię, to Bóg wymyślił tę wspaniałą przyjemność. And it was in the world before sin was. I ona znalazła się na świecie jeszcze zanim znalazł się na nim grzech. And when two young people come together, i kiedy dwie młode osoby schodzą się razem, and promise to each other that they will be faithful to each other for the rest of their lives, i obiecują sobie, że będą sobie wierne do końca swojego życia, and then go away on their honeymoon, a później wyjeżdżają na swoją podróż poślubną, and consummate that love in the most exquisite pleasure together, i konsumują ten związek w sposób wypełniony najwyższego rodzaju przyjemnością, God is with them. Bóg jest tam razem z nimi. And he says, it's worked again. I mówi, znowu się sprawdziło. I thought that up. To ja to wymyśliłem. I invented that. To ja to skonstruowałem. And he enjoys sharing in the honeymoon. I cieszy się będąc z nimi w tej podróży poślubnej. Well, the second speaker that day was a Catholic priest. Ale drugim mówcą tego dnia był ksiądz katolicki. And he got up and said, I'm not married. Powstał i mówi tak, ja nie jestem żonaty. And I'm never likely to be. I nie sądzę, bym kiedykolwiek był. But I want to speak to you about honeymoons. Ale chciałbym się też wypowiedzieć na temat podróży poślubnych. And the third speaker was a Pentecostal pastor. A trzecim mówcą był pastor ziemiosiątkowy. And he got up. On też wstał. And he said, when I asked the Lord this morning what to talk about, i mówi, kiedy dzisiaj prosiłem Pana, pytałem, o czym mam mówić, he said, tell them about your honeymoon.
to powiedział mi, opowiedz im o swojej podróży poślubnej. And all three of us talked about honeymoons. Także wszyscy trzej mówiliśmy tego dnia o podróżach poślubnych. And I found out afterwards that Niagara is the honeymoon capital of East America. A później okazało się, że wodospad Niagara to było takie centrum, to było najważniejsze miejsce, gdzie się odbywa podróże poślubne w całej Ameryce. There are hotels all around the waterfalls. Ten wodospad jest otoczony hotelami. With special honeymoon suites for new married couples. I tam są specjalne apartamenty podróżowo-poślubne dla nowożeńców. There came a day when I realized that the Song of Songs means exactly what it says. Aż nadszedł dzień, kiedy wpadłem na to, że pieśń nad pieśniami znaczy dokładnie to, co mówi. Pomegranates means pomegranates. Że granat jest granatem. And breasts means breasts. A pierś jest piersią. What a relief it was to me. Jakaż to była ulga. That God actually means what he says. Że Bóg ma na myśli to, co mówi. Bogu chodzi o to, co mówi. It is not an allegory. Nie jest to więc alegoria. It's not a fiction with a lot of hidden meanings. Nie jest to jakaś fikcja pełna tajemnych znaczeń. It's a straightforward book. Jest to zupełnie dosłowna księga. It is saying that the love between a young man and a young woman was invented by God. Która mówi o tym, że miłość pomiędzy młodym mężczyzną a kobietą została wymyślona przez Boga. And this love song is right in the middle of your Bible. I ta pieśń miłosna jest w samym środku waszej Biblii. And it's God's approval of love between the sexes. I ona jest Bożą aprobatą dla miłości pomiędzy płciami. Provided we have that pleasure within the limits he has set. Pod warunkiem, że z tej rozkoszy korzystamy w tych granicach, jakie on wyznaczył. Which means that you don't have that pleasure until you're married. To oznacza, że nie korzystamy z niej, dopóki nie zawrzemy związku małżeńskiego. And you only have it with the one you marry. I że korzystamy z niej tylko z osobą, z którą jesteśmy poślubieni. Many people tell me, oh, that spoils our fun. Wielu ludzi mówi, to zupełnie psuje nam zabawę. But God knew what he was doing. Ale Bóg wiedział, co robi. He wanted you to associate that exquisite pleasure with that one special person. On chciał, żebyśmy mogli przeżywać tą rozkosz z tą jedyną osobą. And not with anyone else. Z nikim innym. And that will hold you together for as long as you live. I to będzie nas trzymać razem przy sobie tak długo, jak długo żyjemy. The one wedding present he wants a bride and a bridegroom to give each other at the wedding. Ten jedyny prezent ślubny, jaki Bóg chciałby, żebyśmy podarowali tej drugiej osobie w czasie naszego wesela, is to be able to stay on the honeymoon. To byśmy mogli powiedzieć w czasie podróży ślubnej. This is my first time. And you are the first one. To jest mój pierwszy raz i ty jesteś pierwszą osobą, z którą to robię. Those who jump ahead of God's plan. Ci, którzy biegną naprzód, nie oglądając się na Boży plan. Can never come to marriage as God intended them to. Nigdy nie są w stanie wejść w małżeństwo w taki sposób, jak Bóg to zamierzył. Yes, if you have sex before marriage, you can be forgiven. Oczywiście, jeśli ktoś uprawia seks przed małżeństwem, może otrzymać odpuszczenie. For it is a sin, ponieważ jest to grzechem, that can separate you from God, który może nas oddzielić od Boga. But it can be forgiven, i może otrzymać odpuszczenie. But God can never give you your innocence back again. Ale Bóg nie może zwrócić ci już twojej niewinności. You can never be the same again. I już nigdy nie będziesz taki sam czy taka sama. We're going to find the problems it brings in the Song of Songs. I problemy, jakie to niesie ze sobą, odnajdziemy właśnie w Pieśni nad Pieśniami. But let's look into the book. Ale spróbujmy zajrzeć do tej księgi. What's it all about? O czym ona mówi? Well, it has got a spiritual meaning. Otóż posiada ona duchowe znaczenie. We shall see that later. Później troszkę to zobaczymy. But it's not a hidden meaning. Ale nie jest to jakieś ukryte znaczenie. This song springs out of real life. Ta pieśń została sprowokowana przez realne życie. It's not fiction. Nie jest to fikcja. It's fact. Jest to fakt. To wszystko się wydarzyło. Solomon was a real person. Salomon był autentyczną postacią. And here is
the story behind the song. I oto historia, jaka kryje się za tą pieśnią. Actually, it's about 13 little songs joined together. W zasadzie jest to 13 pomniejszych utworów powiązanych ze sobą. And it's a bit like a jigsaw. To jest coś w rodzaju układanki. And I don't know if you like jigsaw puzzles. Nie wiem, czy wy lubicie takie układanki, takie puzzle. Ja bardzo. But I always must have the picture on the lid. Ale zawsze układając ją, muszę mieć całe zdjęcie, które jest na pudełku. I just can't put the pieces together without the big picture. Ponieważ bez tego nie jestem w stanie złożyć ze sobą so tych fragmentów. Here's the big picture behind this song. I oto jaki jest ten cały obrazek. King Solomon liked to take holidays. Król Salomon lubił robić sobie wakacje. And he always went to the north of the country. I zawsze jechał na północ kraju. Where he had a big country estate. Gdzie miał wspaniałą posiadłość wiejską. At the foot of Mount Hermon. U stóp góry Hermon. And there were farms on that estate. Na tej posiadłości były farmy. Which he rented out to families. Które on wynajmował różnym rodzinom. And we are focusing in on one of those farms. I my jesteśmy w jednej z tych farm. A family. Rodzina. With both parents dead. Gdzie obydwoje rodziców już nie żyją. Leaving a number of brothers and two sisters. I pozostawili kilku braci i dwie siostry. One older. Jedna starsza. One younger. Druga młodsza. And the poor older sister was the slave to her brothers. I ta biedna młodsza siostra była niewolnicą braci. They made her do everything in the house. Robiła wszystko w domu. Cook the meals, make the beds. Gotowała, słała łóżka. They also forced her to work in their vineyards during the day. Ale była też zmuszona w ciągu dnia pracować w winnicy. And something happened to her. I nagle stało się z nią coś. Which spoiled her chances of marriage. Coś, co zepsuło jej szansę na zawarcie małżeństwa. Working out in the fields all day, her skin went darker and darker. Kiedy tak pracowała cały dzień w winnicy, była coraz ciemniejsza od słońca. Now in the Middle East, that's bad for a girl. Na Bliskim Wschodzie to jest to niedobrze dla dziewczyny. Still, the Arab taste is for very fair skin. Ladies. Ponieważ wśród Arabów wciąż panuje moda na dziewczęta o jasnej karnacji skóry. Before a marriage, a girl will be kept indoors for 12 months, so that her skin is fair. Przed ślubem dziewczyna jest trzymana w domu przez 12 miesięcy w zamknięciu po to, żeby jej skóra wybielała. That happened to Queen Esther in the Bible. To zresztą działo się także z królową Esterą w Biblii. And so this poor girl on this farm was getting darker and darker. I ta biedna dziewczyna pracowała i była coraz bardziej opalona. And she thought, my chances of marriage are going down and down. I myślała sobie, moje szanse wyjścia za mąż są coraz mniejsze i coraz mniejsze. Now when Solomon went on holiday to his estate. Kiedy Salomon pojechał na wakacje do tej jej posiadłości. Take off his crown. Zdjął koronę. Pull on his jeans. Włożył jeansy. And he would take a few sheep and goats out to graze. Wziął parę owieczek i kozłów i poszedł sobie na spacer. He loved doing that. Bardzo lubił to robić. And one day this poor girl is working in her brother's vineyard. I pewnego dnia ta biedna dziewczyna pracowała w winnicy swoich braci. And this young man comes along with some sheep. I oto pojawia się ten młody człowiek z kilkoma owieczkami. And she has no idea that it's the king. I ona nie ma pojęcia, że to król. So they meet. A więc spotykają they się. Talk. Zaczynają rozmawiać. They like each other. Wpadają sobie w oko. See you tomorrow. Yeah, no to może się zobaczymy jutro. They meet the next day. Spotykają się kolejnego dnia. And the next day. I następnego. And she tries to find out who he is. I ona się stara wybadać, kim on jest. It's all in the song. To wszystko jest opisane w tej pieśni. She says, "Which farm do you come from?" Pyta, a z której ty jesteś farmy? Oh, he says, "Just follow the sheep someday." O, jak się chcesz dowiedzieć, to pójdź któregoś dnia za tymi owcami. And she doesn't know who he is. Ona nie ma pojęcia, kim on jest. But they fall deeply in love. Ale zakochują się w sobie bez pamięci. And they start saying all the silly things to each other that you do when you're in love. I zaczynają mówić do siebie te różne, te wszystkie głupstwa, jakie się mówi, kiedy się jest zakochanym.
When we moved house, my wife and I found our love letters to each other before we married. Kiedy się przeprowadzaliśmy, to znaleźliśmy wraz z żoną swoje listy miłosne, jakie pisaliśmy do siebie przed małżeństwem. I read some of mine to her. Przeczytałem jej parę moich listów. And I was appalled. I byłem w ogóle o mało co nie umarłem. That a reasonably intelligent man could write things like that. Że inteligentny, normalny człowiek może wypisywać takie rzeczy. Even bad poetry. I to nawet pozbyłem się poezją w złym guście. And we used to write on the back of the letter SWALK. I na, z drugiej strony na kopercie pisaliśmy taki skrót. SW coś tam LK. Swalk. Swalk. It means sealed with a loving kiss. To był skrót zapieczętowane miłosnym pocałunkiem. I heard of a young man. Słyszałem kiedyś o takim młodym człowieku, who told his girl, który powiedział swojej dziewczynie, whenever I get a letter from you, za każdym razem, kiedy dostaję od ciebie list, I kiss the back of it, to całuję tą tylną stronę koperty, knowing that your lips have touched the envelope. Wiedząc, że twoje usta lizały tam ten klej. And she went bright red. A ona się cała zaczerwieniła. She said, actually, I moistened the envelope flap on the dog's nose. I mówi, tak naprawdę to ja moczę ten klej na nosie mojego psa. And don't we say silly things when we're in love? No i nie mówimy głupot, kiedy jesteśmy zakochani? And sure enough, in the Song of Songs. I oczywiście też w Pieśni nad Pieśniami. This is what they say to each other. Oto jak oni ze sobą rozmawiają. Our bed is the grass. Nasze łoże to trawa. Our roof is the trees. A gałęzie są naszym dachem. I'll tell you this, they don't talk like this after they get married. I powiem wam, oni wcale nie mówią tak, jakby byli już po ślubie. Only when they're courting. To dopiero, to tylko w czasie narzeczeństwa. After they're married, I want a proper kitchen. Po ślubie mówi się, chcę, żeby był porządek w kuchni. But when you're in love, the grass will do for a bed. Ale jak ludzie są zakochani, no to trawa wystarcza za łoże. And the trees are all the roof you need. A gałęzie za dach naszego domu. And so this girl and this young man fall deeply in love. No i ta dziewczyna i ten młody człowiek zakochują się w sobie bez pamięci. And then one day the young man says, I have to go back to the big city. I pewnego dnia ten młody człowiek mówi, no to ja muszę już wracać do miasta. That's where I work. Ponieważ tam pracuję. But I'm coming back to marry you. Ale ja wrócę, żeby cię poślubić. Get ready to be married. Przygotuj się na ślub. And he went back to Jerusalem. I wraca do Jerozolimy. And the girl began to get ready for a wedding. No i ta dziewczyna zaczyna się przygotowywać do ślubu. And she began to have bad dreams. I nagle zaczyna mieć złe sny. There are five of these bad dreams in the book. I w tej księdze jest pięć tych snów opisanych. In one she dreams she's lost him. W jednym z tych snów widzi, że go zgubiła. She's running through the streets. Where is my lover? Zagubiła się, gdzieś biega po ulicach. Gdzie jest mój umiłowany? She finds the night watchman. Znajduje jakichś nocnych strażników. Have you seen my lover? Widzieliście mojego ukochanego? No. Nie. She runs on through the streets. Więc biega po ulicach. And she finds her lover. I w końcu znajduje go. And she drags him back to the bedroom. I ciągnie go ze sobą do sypialni. And she wakes up holding the pillow. I budzi się, a tu poduszka. Another time she dreams that her lover is at the door. Kolejnym razem śni jej się, że jej ukochany stoi u drzwi. Trying to open the door. Próbuje się dostać do środka. And it's bolted further down. Ale drzwi są zamknięte na zasuwę. And she can't move in the dream. A ona się nie może ruszyć w tym śnie. You ever had a dream where you can't move? Nie wiem, może mieliście czasami sny, kiedy nie możecie się ruszyć z miejsca. She can't get up and open the door. Więc nie może wstać i mu otworzyć. And then finally she moves. No i w końcu wzrywa się. Runs to the door. Biegnie do drzwi. Opens the door. Otwiera.
and he's gone. A jego już nie ma. Now you don't need to be a psychologist to understand these dreams. Myślę, że nie trzeba być psychologiem, żeby rozumieć wymowę tych snów. She is afraid he will not come back to marry her. Ona się boi, że on nie powróci, żeby ją poślubić. Maybe it was just a holiday friendship. A może to tylko taka wakacyjna miłość. He's not coming back. On nie wróci. She's not going to get married. I ona nie wyjdzie za mąż. And then one day she's out in the fields with her brothers. I pewnego dnia jest gdzieś tam na polach razem z braćmi. And they see horses and a carriage in the distance. I widzą konie i jakiś powóz w oddali. And her brothers say, "It's the king." A jej bracia mówią, to król. He's coming to visit his estate. Jedzie znowu do swojej posiadłości. Get ready to bow. Trzeba się ukłonić. And as the carriage draws near. I kiedy ten powóz się zbliża. She looks up to see the king. Ona patrzy, żeby popatrzeć na króla. And it's her young man. A to jej ukochany. What a shock. Co za szok. The king wants her. Król chce mnie? Her whole life is going to change. Jej całe życie się zmieni. And he takes her back to Jerusalem. I zabiera ją do Jerozolimy. And she finds she is wife number 61. I okazuje się, że jest żoną numer 61. And the court is beautiful, full of beautiful fair ladies. A sala czy dwór jest wypełniony pięknymi kobietami. All with pale skin. Które wszystkie mają jasną cerę. And she is so dark. A ona jest taka ciemna. And they all stare at her. A one wszystkie na nią patrzą. Solomon's latest. No, to ostatnia Salomona. And she says, "Don't stare at me." I ona mówi, nie patrzcie tak na mnie. I know I'm dark. Wiem, że jestem opalona. I'm dark because my brothers made me work in the vineyard. Jestem ciemna, bo bracia kazali mi pracować w winnicy. And very quickly she feels very inferior. I natychmiast czuje się taka mała. She compares herself to the others. I zaczyna porównywać się z tymi pozostałymi. She says, "I'm just a lily of the valley." I mówi, jestem tylko jak lilia w dolinie. That's the smallest flower in Israel. To jest najmniejszy kwiatek w Izraelu. Nobody picks it. Nikt go nie zbiera. You just walk on it. Po tych kwiatach się chodzi. She says, "I'm just a lily of the valley." I ona mówi, jestem jak taka lilijka w dolinie. And he turns to her. Ale on się do niej zwraca. And he says, "No, you're a lily among thorns." I mówi, nie, jesteś jak lilia, ale wśród cierni. Now the lily is different from the lily of the valley. Ta lilia wśród cierni jest inna niż ta lilia w dolinie. The lily is the largest, most beautiful flower in Israel. To największy, najpiękniejszy kwiat w Izraelu. He said, "You're the most beautiful." I mówi do niej, ty jesteś najpiękniejszy. You're a lily among thorns. Jesteś jak lilia wśród cierni. What a bit of an insult to the other 60. No to chyba zniewaga dla tych pozostałych 60. But he didn't stop at 61. Ale on nie poprzestaje na 61. 700 wives. 700 żon. And 300 concubines. I 300 nałożnic. She was lost among them. Ona się zgubiła w tym tłumie. And she wants to go home. I chce wracać do domu. She says, "Solomon, why can't we go up north and just be together, the two of us?" I mówi, Salomonie, dlaczego nie możemy pojechać na północ i być tylko we dwoje? It was so lovely under the trees. Było tak pięknie wśród tych drzew. Just you and I. Tylko ty i ja. I hate being here. Nie znoszę bycia tutaj. With all these beautiful queens around. Z tymi wszystkimi księżniczkami wokół mnie. And Solomon said, "I love you more than the others." I Salomon mówi, ale ja cię kocham bardziej niż wszystkie inne. So she made up a little song. I ona pisze tę pieśń. "He brought me into his banqueting hall and his banner over me is love." You can just tell them the words. It was beautiful enough. Just tell them the words. "He brought me into his banqueting hall, okay, and his banner over me is love." Wprowadził mnie do tej sali bankietowej, a jego sztandar nade mną to jego miłość. Now Solomon wrote many songs. Salomon napisał wiele pieśni. His father was a songwriter. Jego ojciec był kompozytorem. King David wrote many of the psalms. Król Dawid jest autorem wielu psalmów. And we have about 100 or more of his father's songs.
1005 pieśni. And we've got about six of them. Mamy jedynie sześć spośród nich. What happened to the other 999? Co się stało z pozostałymi 999? Well, here's my theory. Oto moja teoria. 700 wives. 700 żon. 300 concubines. 300 konkubin. I reckon he wrote 1,000 songs, one for each of them. I myślę, że on napisał 1,000 pieśni po jednej dla każdej z nich. Whenever he fell in love with another woman, he made a song about her. Za każdym razem, jak się zakochiwał w kolejnej, to pisał kolejną pieśń. And God said, I'm not going to publish 999 of them. I Bóg powiedział, nie, nie ma mowy, nie opublikuję tych 999. Because there was only one that was my choice for you. Ponieważ była tylko jedna, która stanowiła mój wybór dla ciebie. The rest of the Old Testament tells you what damage Solomon did to Israel. Cała reszta Starego Testamentu opowiada, jaką szkodę wyrządził Salomon Izraelowi. Because of all his women. Z powodu wszystkich tych kobiet. It's a very sad story. Jest to bardzo smutna historia. I want to say to every unmarried young person here. I chciałem zwrócić się do każdej młodej osoby tutaj, która nie jest zamężna czy żonata. For God's sake, wait for the right one. Ze względu na Boga, zaczekaj na tą właściwą osobę. And for your own sake, keep sex for that one. A ze względu na samego siebie, zachowaj seks dla tej jedynej. And then you will always associate that wonderful pleasure with that one special person. I wówczas zawsze ta wspaniała przyjemność będzie ci się kojarzyć z tą jedyną, wyjątkową osobą. And it'll keep you together for the rest of your life. I to was utrzyma razem do końca życia. That's God's plan for you. Taki jest Boży plan dla ciebie. Don't spoil it. Nie zniszcz go. Girls, wait for Mr. Right. I dziewczyny, czekajcie na tego właściwego pana. Boys, wait for Miss Right. A wy czekajcie na tą panią właściwą. If only Solomon had waited. Gdyby tylko Salomon zaczekał. Until God gave him the right girl. Do momentu, kiedy Bóg da mu tą właściwą dziewczynę. But God has published this song. Ale Bóg opublikował tę pieśń. Because this country girl from the north was the right one. Ponieważ ta dziewczyna wiejska z północy była tą właściwą. Many years ago, Prince Charles was looking for a bride. Wiele lat temu książę Karol szukał narzeczonej. I got people all over England praying that Prince Charles would have the right girl. I ludzie po całej Anglii, o tym wiem, modlili się, żeby książę Karol znalazł odpowiednią narzeczoną. Then Diana came on the scene. I wówczas pojawiła się na scenie Diana. Quiet little girl. Cicha dziewczyna, nieśmiała. She lived in an apartment in London with a number of Christian girls. Mieszkała w mieszkaniu w Londynie, które wynajmowała z kilkoma innymi wierzącymi dziewczętami. I thought our prayers had been answered. I myślałem, że te nasze modlitwy zostały wysłuchane. But Charles had had sex with someone else. Ale Karol kochał się z kim innym. And he couldn't come to Diana as God wanted him to. I nie mógł przyjść do Diany takim, jakim Bóg chciał, żeby przyszedł. And the rest of the story is sad history. I reszta historii jest bardzo smutna. There was such a grief in my country over Diana's death. W naszym kraju tak bardzo opłakiwano śmierć Diany. It was unbelievable. To było wprost nie do wiary. It was the end of a dream for our country. To było jak koniec marzeń o naszym kraju. So many hopes had been pinned on this marriage. Tyle nadziei wiązano z tym małżeństwem. That our royal family was secure. Że nasza rodzina królewska będzie bezpieczna. Now it's all gone to pieces. W tej chwili to wszystko zostało zdruzgotane. And the marriage of every one of the royal children has broken up. I małżeństwo wszystkich dzieci należących do rodziny królewskiej zakończyło się katastrofą. And the youngest prince Edward is living with a woman without being married to her. A najmłodszy książę Edward mieszka z dziewczyną, która nie jest jego żoną. God's way is the right way. Boży sposób to czekać na tą właściwą. He didn't make the rules to spoil our fun. Bóg tych zasad nie wymyślił po to, żeby nam popsuć zabawę. But to have the greatest happiness. Ale po to, żebyśmy mogli cieszyć się najwyższą rozkoszą. My time is going. Mój czas ucieka. Let me draw out now the spiritual lesson.
I chciałbym teraz jeszcze waszą uwagę zwrócić na lekcję duchową. It's not hidden. Ona nie jest ukryta. It's a very simple one. Jest to bardzo prosta lekcja. The love between a boy and a girl. Miłość pomiędzy chłopakiem i dziewczyną. Is like the love you can have with the Lord. Jest podobna do miłości, jaka nas może wiązać z Panem. It's not an allegory with lots of hidden meanings. Nie jest jak alegoria z mnóstwem ukrytych znaczeń. It's what we call an analogy. Ale jest raczej analogią. This is like that. Że to jest podobne do tego. The love between a man and a woman is like the love between anyone and the Lord. Miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą jest podobna do tej miłości z Panem, do Pana. Love is the same. Miłość jest taka sama. And there are just two things I want to say. Ale są tylko dwie rzeczy, które chciałbym dodać. Because the love between a man and a woman is so like the love between a human being and a divine being. Ponieważ dlatego, że miłość między mężczyzną a kobietą jest tak bardzo podobna do miłości człowieka do Boga. There are two things we can say. To są dwie rzeczy, które możemy powiedzieć. Number one. Po pierwsze, your relationship with the Lord was meant to be a very personal relationship. Twoja relacja łącząca się z Bogiem miała być relacją bardzo osobistą. In the song, the girl and the boy say, "My beloved's mine and I am his." W tej pieśni oni oboje mówią o sobie nawzajem: mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego. And the Lord wants you to say that about him. I Pan chciałby, żebyś mógł tak powiedzieć o nim. My beloved is mine. Mój umiłowany jest mój. And I am his. A ja jestem jego. Because that's what it's all about. Ponieważ do tego się to sprowadza. It's not about going to church. Nie do tego, żeby chodzić na nabożeństwa. It's not about singing choruses. Nie do tego, żeby śpiewać refreny. It's not even about taking bread and wine. Nawet nie do tego, żeby uczestniczyć w wieczerzy. It's not about trying to live like a Christian. I nawet nie do tego, żeby starać się żyć po chrześcijańsku. It's about loving the Lord. Ale do tego, żeby miłować Pana. And if that love is missing, there's no point in doing all the rest of it. Jeśli tej miłości nie ma, to robienie tych wszystkich rzeczy jest bezsensowne. If you just sing the songs because you like singing, there's no point in it. Jeśli śpiewamy pieśni, ponieważ lubimy śpiewać, to nie ma w tym żadnego znaczenia. But if you're singing them because you're saying I love you, Lord. Ale jeśli śpiewamy je, ponieważ chcemy powiedzieć: Panie, kocham Cię. You're mine and I'm yours. Ty jesteś mój, a ja jestem Twój. And I want to sing you a love song. I chcę zaśpiewać Ci pieśń miłości. Then it's worth it. Wówczas warto. That's what it's all about. I myślę, że do tego się to sprowadza. And the whole Bible is a romance. I cała Biblia jest jak romans. Finishes with a marriage. Który kończy się małżeństwem. It's the story of a father looking for a bride for his son. Jest to historia historia ojca, który szuka narzeczonej dla swojego syna. And so the whole Bible is in a framework of sexual love. I cała Biblia jest jakby w kontekście miłości fizycznej. In the Old Testament God says to Israel. W Starym Testamencie Bóg mówi do Izraela. I am your husband. Ja jestem twoim mężem. You are my wife. Ty jesteś moją żoną. Why have you become a prostitute? Dlaczego stałaś się prostytutką? One day there was an Old Testament prophet. Pewnego dnia był pewien prorok w Starym Testamencie. Started the day by saying, Lord, what do you want me to do today? Który rozpoczynał dzień pytając: Panie, co chciałbyś, abym dzisiaj zrobił? And the Lord said, I want you to go into the street. I Pan mu powiedział: chcę, abyś poszedł na ulicę. And find a prostitute. I znalazł prostytutkę. But Lord, I'm a preacher. Ale Panie, jestem kaznodzieją. Go and find a prostitute. Idź i znajdź prostytutkę. What do you want me to do with her? No ale co mam z nią zrobić? Marry her. Chcę, żebyś ją poślubił. And then what, Lord? No i co dalej? Then she's going to have three children. I dalej będzie miała troje dzieci. The first she will love the first. Pierwsze będzie kochała. She won't love the second. Drugiego nie będzie kochała. And the third won't even be your child, Mr. Preacher. A trzecie, Panie kaznodziejo, nawet nie będzie twoim dzieckiem. And then what, Lord? I co wtedy, Panie? She's going to leave you. Wtedy odejdzie. Go back on the streets. Wróci na ulicę. And what then, Lord? No i co dalej? I want you to go and look for her. A później będę chciał, żebyś poszedł i znowu ją odnalazł. And buy her back off the pimp that who's running her. I kupił ją od Alfonsa, który się nią opiekuje. Then what, Lord?
No i co dalej, Panie? Bring her home again. I żeby się przyprowadził z powrotem do domu. Wait a while. Chwilę poczekał. Then love her again. A później znowu ją kochał. Then what, Lord? No i co dalej, Panie? Then Hosea, go and tell Israel, that's how I feel about her. I dalej chcę, żebyś poszedł i powiedział Izraelowi, że ja tak się czuję względem was. The most moving love story. Jest to najbardziej poruszająca historia miłosna pomiędzy Bogiem a Izraelem. Kiedy otwieracie Nowy Testament, to historia jest podobna. Jezus mówi, ja jestem Panem Młodym, a wy jesteście Panną Młodą. Paweł mówi, zaręczyłem was z Chrystusem. We are going to be married to Jesus. Będziemy kiedyś żoną Jezusa. Looking forward to the wedding? Nie wiem, czy wyczekujecie tego ślubu? It's all a love story. A więc to wszystko to historia miłosna. This Bible is a love letter. Ta Biblia jest listem miłosnym. You know, when I found my love letters to my wife, kiedy odnalazłem te listy miłosne do mojej żony, they were falling to pieces. One się już rozpadały. I know I wrote them over 40 years ago. Wiem, że napisałem je jakieś 40 lat temu. That's not why they were falling to pieces. Ale nie dlatego one się rozpadały. It's because I was in the Royal Air Force at the time. Rozpadały się dlatego, że służyłem wtedy w lotnictwie. And I carried her letter in my uniform pocket. I te jej listy nosiłem przy sobie w kieszeni munduru. And every spare minute I had, out came the letter again. I w każdej wolnej chwili, jaką miałem, te listy wyciągałem z kieszeni. I read it and I read it. I czytałem i czytałem. I tried to feel everything in it. I chciałem czuć wszystko, co tam jest włożone. I looked at the crosses at the bottom. I patrzyłem na te krzyżyki na dole. I didn't think they were votes. I nie, to nie były krzyżyki na karcie do głosowania. They were kisses. One oznaczały pocałunki. And I remember reading them again, again, and again. I pamiętam, ile razy je czytałem. That's what you do with a love letter. To się robi z listem miłosnym. I get many letters I don't read. Dostaję wiele listów, których nie czytam. Especially if they come from the tax authorities. Zwłaszcza jak przychodzą z urzędu skarbowego. Can you imagine anybody reading a tax letter over and over and over? Czy możecie wyobrazić czytanie takiego pozwu z urzędu skarbowego, kiedy czytamy go jeszcze raz i jeszcze raz? Just look at the edge of your Bible. Popatrzcie na tutaj na tą część waszej Biblii, na grzbiet. Is it dirty all the way across? Czy on jest brudny tak od początku do końca? Are the pages falling out? Czy strony wypadają z waszej Biblii? Then your Bible is a love letter. Jeśli tak, to wasza Biblia jest listem miłosnym. Written to you by someone who loves you more than anybody else in the world. Napisanym do was przez kogoś, kto kocha was bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. So our relationship to the Lord is a love relationship. A więc nasz związek z Panem jest związkiem miłości. And if it's not that for you, you've missed it. A jeśli tym dla ciebie nie jest, to znaczy, że coś pomyliłeś. Yes, it's very personal. Oczywiście są to sprawy bardzo osobiste. But it's never private. Osobiste, chociaż nie prywatne. You have fallen in love with the king. Ponieważ zakochałeś się w królu. You may want to keep your relationship private. Być może chciałbyś, żeby ten związek pozostał w ukryciu, prywatny. Just between you and the Lord. Tylko między tobą a Panem. You can't do that. Ale tego się nie da zrobić. You've fallen in love with the king. Ponieważ zakochałeś się w królu. With the king of kings. Królu królów. And the Lord of lords. I Panu panów. And he's going to reign over this world. I on będzie rządził tym światem. And you're going to be his queen. A ty będziesz jego królową. I am looking at the royal family in Warsaw. Szukam tutaj królewskiej rodziny w Warszawie. For that's what you are now that you become a Christian. Ponieważ tym jesteście, ci z was, którzy staliście się chrześcijanami. You're princes and princesses. Jesteście książętami, księżniczkami. Then have the dignity of your royalty. Ale jeśli tak, to niechaj cechuje was to dostojeństwo, jakie cechuje rodzinę królewską. Behave like royal family. Zachowujcie się tak jak rodzina królewska. So that the king is proud. Żeby król mógł być z was dumny. Somebody once asked me a question. Ktoś kiedyś zadał mi pytanie. What's the secret of loving the Lord? Jaka jest tajemnica miłowania Pana?
How do you make yourself love him? Jak to zrobić, żeby go miłować? You can't see him. Bo nie widać go. That's a real problem. To rzeczywiście jest problem. So how do you love him? A więc jak go miłować? I finish by reminding you of two events in the life of Jesus. Zakończę przypomnieniem wam dwóch wydarzeń z życia Jezusa. One day he preached in the synagogue on a Sabbath. Pewnego dnia miał kazanie w synagodze w szabat. And the most important person in the synagogue invited him for Sabbath lunch. I najważniejsza osoba w synagodze zaprosiła go na świąteczny posiłek. And Jesus went to his house. Jezus poszedł do jego domu. And the table was set out in the courtyard. Stół był nakryty gdzieś na dziedzińcu. So that all the village could come and watch the big feast. Tak, żeby cała wioska mogła się zebrać i obserwować tą wielką ucztę. And Jesus sat down. Jezus tam usiadł. And all the religious leaders sat down. Wszyscy religijni liderzy usiedli. And suddenly through the gate. I nagle przez bramę ran a woman. Wbiegła kobieta. With her hair hanging down. Z długimi włosami zwisającymi. No Jewish woman would do that. Żadna żydowska kobieta czegoś takiego by nie zrobiła. Unless she was a prostitute. Chyba że była prostytutką. People recognized that sign immediately. Ludzie natychmiast to zauważyli. And she came running into the meal. I ona wbiegła na tą ucztę, na to przyjęcie. The host was horrified. Gospodarz był przerażony. I think some of the men would do this. Myślę, że niektórzy mężczyźni hope she doesn't recognize me. Zakryli oczy i mieli nadzieję, że może ich nie rozpozna. And she made straight for Jesus. Ale ona podeszła prosto do Jezusa. And she started washing his feet with her tears. I zaczęła myć jego stopy swoimi własnymi łzami. And wiping his feet with her hair. I wycierać włosami. Terrible. Straszna rzecz. Scandal. Skandal. And Jesus said to his host. Jezus mówi wtedy do gospodarza: Simon, I have a question to ask you. Mam pytanie, chciałbym ci je zadać. Two people owed money. Dwóch ludzi było winnych pieniądze. One owed a million zloty. Jeden był winien milion złotych. And the other 50 zloty. A drugi 50 złotych. They owed these sums to the same man. Byli winni temu samemu człowiekowi. And he let them both off the debt. I on im obu dług darował. Which will love him more? Który go będzie bardziej kochał? Simon said, I suppose the one who was forgiven the million. I Szymon mówi, myślę, że ten, któremu darował więcej. And Jesus said, you've answered rightly. Jezus mówi, tak, masz rację. Do you see this woman? Czy widzisz tę kobietę? She loves me. Ona mnie kocha. So much. Tak bardzo. Because I've forgiven her so much. Ponieważ tak wiele jej wybaczyłem. And people who are forgiven little, love me little. A ci, którym niewiele przebaczyłem, niewiele mnie miłują. That's the secret of loving Jesus. I to jest właśnie tajemnica miłowania Jezusa. The more he has forgiven you, the more you'll love him. Im więcej ci odpuścił, tym bardziej go miłujesz. It's as simple as that. Nic. To jest takie proste. If you think you've lived such a good life, you don't need much forgiveness. Jeśli wydaje ci się, że prowadziłeś tak dobre życie i nie potrzebujesz przebaczenia, I'll guarantee you love him little. To gwarantuję, że niewiele go miłujesz. Just one more event. I jeszcze jedno wydarzenie. On the last night of Jesus' life. On the last night of Jesus' life. Ostatniej nocy swojego życia. When he was arrested. Kiedy Jezus był aresztowany. Peter followed at a distance. Piotr szedł za nim z daleka. He even went right into the courtyard of the high priest's house where Jesus was in chains. Ale poszedł nawet aż na dziedziniec pałacu, w którym Jezus był trzymany jako więzień. And he stood warming his hands at a charcoal fire. I stał gdzieś tam przy ognisku, grzał sobie ręce. And a little girl came up to him. I podeszła do niego mała dziewczynka. She said, "You're a friend of Jesus, aren't you?" I mówi, a ty jesteś przyjacielem Jezusa. "No, no, I'm sorry, I don't know him." Nie, nie, przykro, nie znam go. "But she said you've got the same Galilean dialect." No, ale ty mówisz, ty masz podobny akcent galilejski jak on. "Well, so have lots of people." No, mnóstwo ludzi mówi w taki sposób. "But I've seen you with him." No, ale ja cię z nim widziałam. "I tell you, I don't know the man." Mówię ci, że go nie znam.
And at that point Jesus walked past. I w tym momencie Jezus przechodził. Well, he was dragged past in chains. Ale bo raczej był ciągnięty w łańcuchach. And he looked at Peter. Popatrzył na Piotra. Said nothing. Nic nie powiedział. And Peter went out and he wept and he wept and he wept. I Piotr wyszedł na zewnątrz i płakał i płakał. But Jesus was his best friend. Jezus był jego najlepszym przyjacielem. A few weeks later. I parę tygodni później. Peter's fishing. Piotr łowił ryby. In the Sea of Galilee. Nad jeziorem Galilejskim. They've been trying all night and caught nothing. Próbowali złowić całą noc i nic nie złowili. When dawn came, they saw someone standing on the shore. Ale kiedy wzeszło słońce, zobaczyli, że ktoś stoi na brzegu. And he said, "You're doing it all wrong." I mówi do nich: wiecie co, źle robicie. Don't throw your net that way, throw it that way. Nie rzucajcie sieci z tej strony, tylko z tej strony łodzi. You know, fishermen love advice. Wiecie co, rybacy bardzo lubią, jak ktoś im daje dobre rady. If ever you see a fisherman who's caught nothing, give him some advice. Jak zobaczycie kiedyś rybaka, któremu się nie udało nic złapać, to poradźcie mu, co zrobić. He'll be so grateful. On okaże wam ogromną wdzięczność. But John said, well, we might as well try, and he threw it out. Ale Jan mówi, dobrze, może spróbujemy, i wrzucił sieci. Now, I've spent all night with fishermen on Galilee. Ja spędziłem kiedyś noc z rybakami w Galilei. When you throw the net, you're lucky if you get 10 fish. Kiedy się zarzuca sieć, to człowiek się cieszy, jak ma 10 ryb. But this time they got 153. Ale tym razem złapali 153. That just doesn't happen. Takie rzeczy to się nie zdarza. John said, it's the Lord. Jan w końcu mówi, to Pan. And Peter jumped overboard into the water and he splashed ashore. Piotr wyskoczył z łodzi, popłynął do brzegu. And he came running up. I pobiegł prosto do niego. And he stopped dead. I nagle stanął. He was looking. Patrzy. At a charcoal fire. I widzi ognisko. There are only two charcoal fires in the whole New Testament. W Nowym Testamencie opisane są tylko dwa ogniska. And one was where the little girl made him deny the Lord three times. Jedno to, gdzie na pytania tej małej dziewczynki trzy razy zaparł się Jezusa. And Jesus said, Jezus mówi, I'm very disappointed in you. Wiesz co, rozczarowałeś mnie. I hoped you were going to be the first pastor. Miałem nadzieję, że będziesz pierwszym pastorem. But you let me down very badly. Ale bardzo mnie zawiodłeś. I'll let you work on the overheads and put the choruses up. Może w najlepszym wypadku będziesz mógł wyświetlać przezrocza. Do you think he did that? Czy sądzicie, że Jezus tak się do niego odezwał? Peter, I'll put you on probation for 2 years and we'll see how you behave. Piotrze, no dam ci 2-letni okres próbny, zobaczymy. If you keep your record clean for 2 years, I'll reconsider your case. Jak przez 2 lata nie podpadniesz, to rozważymy sprawę ponownie. Never. Nie. Peter, you'll have to do 25 years in purgatory for this. Piotrze, skazuje cię na 25 lat czyśćca. Never. Nie. Jesus said, Peter, I only want to ask you one question. Jezus mówi, Piotrze, chcę ci zadać tylko jedno pytanie. Do you love me? Czy ty mnie miłujesz? And Peter couldn't even give him the answer. I Piotr nawet nie był w stanie mu odpowiedzieć. He said, I like you very much. Mówi, Panie, lubię cię, bardzo cię lubię. Peter, I said, do you love me? Piotrze, ja cię pytam, czy ty mnie miłujesz? I'm very fond of you, Lord. Tak, Panie, ja przepadam za Tobą. Peter, do you love me? Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? And Peter couldn't say it. Piotr nie mógł tego wypowiedzieć. He said, you know everything about me. Mówi, Panie, Ty wiesz wszystko o mnie. And Jesus said, feed my sheep. I wtedy Jezus mówi, paś moje owce. You're the first pastor of my church. Jesteś pierwszym pastorem mojego kościoła. You see, when the Lord looks at us, kiedy Pan na nas patrzy, he doesn't say how many times we've been to church this year. To nie zastanawia się, a ile to razy byliśmy w tym roku w zborze na nabożeństwie. How much money did you put in the collection? A ile to pieniędzy położyliśmy na kolektę? How many pages of the Bible did you read this morning? A ile to stron z Biblii przeczytaliśmy tego ranka? No. He only wants to know one thing. Nie, on chce wiedzieć tylko jedno. Do you love me? Czy ty mnie miłujesz? See, my wife knows all about me. Moja żona wie o mnie wszystko. Why I'm glad she's not preaching tonight.
I cieszę się, że to nie ona ma dzisiaj kazanie. She knows all my faults. Bo ona zna wszystkie moje upadki. All my weaknesses. Wszystkie moje słabości. In fact, I often say behind every great man there's a very surprised woman. I zawsze mówię, że za każdym wielkim człowiekiem stoi bardzo zdziwiona kobieta. But she knows the worst. Ale ona wie to, co najgorsze o mnie. And she can live with me. I jest w stanie ze mną żyć. If she knows I love her. Jeśli wie, że ją miłuję. She can cope with everything else. Jest w stanie poradzić sobie z tą całą resztą. If she has my heart. Jeśli wie, że moje serce należy do niej. That's the one thing she needs to be sure of. Jest to jedyna rzecz, której musi być pewna. Whatever mess I make of anything else. Bez względu na to, jaki robię bałagan i zamieszanie, i jak nie bałaganie. If she's sure of that, jeśli tego jest pewna, she can cope with anything. Jest w stanie znieść wszystko. And it's exactly the same with Jesus. I dokładnie tak samo jest z Jezusem. He knows you inside out. On ciebie zna w środku i na wylot. He knows all your weaknesses. Zna wszystkie twoje słabości. All the times you've let him down. Wszystkie sytuacje, w których go zawiodłeś. He can live with that. I jest w stanie z tym żyć. If he knows he has your heart. Jeśli wie, że twoje serce do niego należy. Do you love me? Czy ty mnie miłujesz? Well, that's the message of the Song of Song. I to jest przesłanie pieśni nad pieśniami. It's a love song. To jest pieśń miłosna. Between a boy and a girl. Opisująca chłopaka i dziewczynę. And it tells us what it can be like between you and the Lord. I opowiada nam o tym, jak może wyglądać relacja między tobą a Panem. And what it should be like. I jak wyglądać powinna. My beloved is mine. Mój umiłowany jest mój. And I'm his. A ja jestem jego. Amen. Amen.